Stanisław Lem z dzienników gwiazdowych Iona Tichego Podróż 28 Fragment Czyta Marcin Krzywicki Mój kuzyn, Arystarch Felix Tichy, zjednoczył w sobie najcenniejsze talenty występujące dotąd oddzielnie w naszym rodzie. Doczekał też jedyne uznania i znacznego dobrobytu dzięki inżynierii gastronomicznej, zwanej też gastronautyką, którą wspaniale rozwinął. Pierwociny tej gałęzi technicznej sięgają jeszcze z chyłku XX wieku, a znano ją wtedy pod surową, prymitywną postacią tzw. kanibalizacji rakiet. Aby zaoszczędzić materiału i miejsca, poczęto stosować do wyrobu okrętowych przepierzeń i grodzi prasowane koncentraty żywnościowe, a więc różne kasze, tapioki, strączkowe i tym podobne. Później rozszerzono zakres tej działalności konstruktorskiej, obejmując nią także meble rakietowe. Kuzyn mój ocenił lapidarnie jakość ówczesnej produkcji, powiadając, iż na smacznym krześle się nie usiedzi, a wygodne przyprawia o niestrawność. Arystarch Felix przystąpił do rzeczy w sposób całkiem nowy. Nic dziwnego, że pierwszą swoją trzystopniową rakietę przystawki pieczyste legumina nazwała Zjednoczona Stocznia aldebarańska jego imieniem. Nikogo już nie dziwią dzisiaj tablice rozdzielcze na kruchych spodach tzw. elektromazurki, kondensatory przekładańce, makaronowa izolacja, piernikoidy, czyli cewki z migdałami na miodzie przewodzącym dobrze prąd, wreszcie okna z cukru pancernego. Chociaż naturalnie nie każdy lubi garnitur z jajecznicy, bądź też poduszki z cwibaków i babek puchowych, a to dla okruszków w łóżku. Wszystko to jest dziełem mego kuzyna. To on wynalazł liny holownicze, kabanosówki, strudlowe prześcieradła, kołdry z sufletów, jak również napęd łazankowo-grysikowy. I on pierwszy zastosował ementaler do chłodnic. Zastąpiwszy kwas azotowy chlebowym, uczynił paliwo, i to bezalkoholowe smacznym napojem orzeźwiającym. Niezawodne są też jego gaśnice z kisielkiem żurawinowym, które gaszą równie dobrze pożary jak pragnienie. Znalazł też arystarch naśladowców, lecz żaden z nich mu nie dorównał. Niejaki Globkins usiłował wprowadzić na rynek jako źródło oświetlenia tort Sachera z knotem, Zupełne fiasko, bo i światła dawał tort niewiele i przesiąkł kopciem. Również jego wycieraczki do nóg z Rizotta nie znalazły nabywców, podobnie jak i płyty izolacyjne z chałwy pryskające przy pierwszym zderzeniu z meteorami. Raz jeszcze okazało się, że nie wystarczy ogólna idea, gdyż każde konkretne rozwiązanie, któremu ona patronuje, musi być twórcze. Tak jak genialna w swojej prostocie myśl mego kuzyna, by wszystkie puste miejsca konstrukcji rakietowej wypełniać zupełnie nic. Przez co i próżnie się zyskuje i najeść się można. Myślę, że ten z tichych zasłużył w pełni na miano dobroczyńcy kosmonautyki. Jej prekursorzy zapewniali nas nie tak znów dawno temu, kiedyśmy patrzeć nie mogli na glonowe klopsiki, zupki z muchów czy porostów, że na takim właśnie wikcie ruszy ludzkość do gwiazd. Piękne dzięki. Dobrze się stało, żem dożył lepszych czasów. Bo ileż to samej za młodości załóg zginęło z głodu dryfując wśród ciemnych prądów przestrzeni do wyboru, mając jedynie albo przejście na system losowania, albo też demokratycznych wyborów zwyczajną większością głosów. Zgodzi się ze mną każdy, kto pamięta przygniatającą atmosferę zgromadzeń, na których dyskutowało się te przykre sprawy. Był nawet projekt Draplusa, który narobił ongi sporo szumu, żeby po całym systemie słonecznym rozsiać równomiernie z myślą o rozbitkach kasze manne lub grysik oraz kakao w proszku. Ale się nie przyjął. Raz, że wypadało to za drogo, a dwa, że spoza chmur kakao nie byłoby widać gwiazd nawigacyjnych. I dopiero kanibalizm rakietowy uwolnił nas od tego dawniejszego.